Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, jutro rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej. Do Brukseli jedzie premier Morawiecki wraz z całą delegacją, żeby zorientować się, czy jest możliwe porozumienie w kwestii budżetu na lata 2021-2027. Polska nie zgadzała się razem z Węgrami z tekstem projektu rozporządzenia dotyczącego tak zwanej praworządności, grożąc wetem, mówiąc, że jeżeli ten dokument znajdzie się w pakiecie tych wszystkich, które powinny być przyjęte przez szefów państw członkowskich, to wtedy skorzysta z przysługującego jej prawa weta. Wczoraj w Warszawie był premier Węgier Viktor Orbán, rozmawiał z premierem Morawieckim i wicepremierem Kaczyńskim. Z tego, co mówił, wynikało, że stanowisko Polski się nie zmieniło, ale różnego rodzaju wieści docierają do nas z Brukseli i porozmawiamy o tym z panią profesor Genowefą Grabowską, ekspertem od spraw międzynarodowych, prawa międzynarodowego i europejskiego. A pani Dominika Caosicz, korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli, powie nam, jakie są najświeższe wieści krążące w kuluarach Komisji Europejskiej i czy to, co do nas dociera, ma coś wspólnego z prawdą. Pani Dominiko, pozwoli pani profesor, że zaczniemy od Brukseli. Pani Dominiko, słyszymy, że kompromis ma być. Doniesienia z Brukseli mówią, że rozporządzenie pozostanie bez zmian, ale dołączone do niego zostaną wytyczne o mechanizmie praworządności, instrukcja obsługi. Ma być zagwarantowane prawa rodziny w kompetencjach państw narodowych, państw członkowskich. Ma się znaleźć sformułowanie, że nie narusza to porozumienie, to rozporządzenie żadnych praw członkowskich i że mechanizm ogranicza się do ochrony unijnego budżetu przed niewłaściwym wykorzystaniem funduszy UE, czyli ma być wskazanie na korupcję. Polskie i węgierskie władze mają zostać zapewnione, że pieniądze nie będą odbierane tylko ze względów politycznych. To jawi się pytanie, to po co to rozporządzenie w sprawie tak zwanej praworządności, jeżeli to wszystko, co powinno się znaleźć w tym rozporządzeniu, ma się znaleźć w instrukcji? Czy rzeczywiście prawdą jest, że wszystko zmierza do tego, żeby dojść do kompromisu, tylko że to był kompromis na warunkach niemieckiej prezydencji, raczej tak wygląda? Halo, słyszymy się pani Dominiko? Czy mamy jakieś problemy, mamy jakieś z połączeniem z panią Dominiką? No nic, to poczekamy w takim razie na panią Dominikę, aż ją usłyszymy. Pani profesor, w związku z tym pytanie do pani. No jak to? Mówiliśmy cały czas, że projekt rozporządzenia przygotowany przez prezydencję niemiecką w porozumieniu z większością parlamentarną. O, jest pani Dominika, tak? Nie wiem, czy pani słyszała tak, to, co mówiłam, czy nie? Niestety nie. Pani Dominiko, docierają do nas wieści, że ma być kompromis, ale taki kompromis trochę na warunkach prezydencji niemieckiej. Rozporządzenie ma pozostać w takiej formie, w jakiej zostało ustalone przez prezydencję z Parlamentem Europejskim, a do tego ma być dołączona instrukcja obsługi, gdzie będą gwarantowane kompetencje państw członkowskich zapisane w traktatach i będzie zapisane, że polskie i węgierskie władze mają się nie obawiać, że pieniądze będą odbierane ze względów politycznych. To w takim razie po co nam to rozporządzenie, które przygotowała prezydencja niemiecka razem z Parlamentem Europejskim, kiedy w instrukcji właściwie jest zapisane to, co powinno się znaleźć w takim rozporządzeniu? Dzień dobry jeszcze raz paniom i państwu. Ja bym była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o takie spekulacje medialne, bo czytam opinie różnych kanapowych ekspertów często, którzy starają się pokazać, jak wiele wiedzą, a tak wydaje mi się, że jest prawda nieadekwatna. Jest to nieadekwatne do sytuacji, bo wiedzą niewiele. I dopóki ja sama nie zobaczę tego nowego dokumentu, to ciężko mi jest komentować, bo to są też różne spekulacje medialne. Jedne spekulacje medialne obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dni, które sytuację dramatyzowały, że Polska i Węgry zostaną pozbawione pieniędzy unijnych, że będzie budżet dla 25 krajów, co w ogóle jest jakąś aberracją, ta zbitka budżet 25, że sytuacja jest dramatyczna. Teraz się pojawiły informacje o tym, że Polska skapitulowała, zrezygnowała całkowicie z weta.
Jedno i drugie to jest zwykły szum medialny, wobec którego trzeba być bardzo ostrożnym i dopóki sami nie zobaczymy dokumentu, ciężko mówić. A inna sprawa, że jedna kwestia to jest to, co rzeczywiście zaproponuje niemiecka prezydencja. Druga to jest to, jak na to zareagują Polska i Węgry. A trzecia sprawa, jak zareaguje pozostałych 25 krajów członkowskich. I tego się dowiemy dopiero w Brukseli jutro i pojutrze podczas szczytu unijnego. I dopiero wtedy będziemy mogli tak naprawdę poważnie ocenić sytuację, to na czym stoimy. To, o czym mowa, to właśnie widziałam też te informacje o tym, że instrukcja zabezpieczenia. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście coś, co wystarczyłoby Polsce i Węgrom do tego, by zrezygnować z weta. Może, jeżeli to jest prawda, to może jest to tylko jeden z elementów szerszego dealu, którego jeszcze nie wiemy, jakie są pozostałe części składowe, bo jednak Polska i Węgry zrobiły bardzo dużo szumu, grożąc swoim wetem. Posypały się gromy na te dwa kraje i wątpię, żeby dało się teraz po zrobieniu takiej awantury zadowolić się byle czym, bo to by było niepoważne. Wydaje mi się, że jednak te kraje prowadzą bardziej rozsądną politykę i jeżeli zaczynają w jakąś batalię, no to rzeczywiście mają cel, wiedzą jaki cel chcą osiągnąć i osiągną ten cel, a nie osiągnąwszy niczego skapitulują. Zatem byłabym bardzo ostrożna właśnie wobec tych przecieków medialnych. Domyślam się, z jakiej strony tym razem strony politycznej są one kierowane, kto ma tutaj uchodzić za cudotwórcę, który uzdrowił sytuację. No i co do tego cudotwórcy, jestem również ostrożna. My też wiemy, kto chce uchodzić za tego męża stanu, który uratował budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Pani profesor, wielokrotnie mówiła pani o tym, że to rozporządzenie, projekt rozporządzenia przygotowany przez prezydencję niemiecką w porozumieniu z większością Parlamentu Europejskiego jest niezgodny z traktatami i że nie można zgodzić się na to, żeby przyjąć takie rozporządzenie, opatrując je jakąkolwiek deklaracją ze strony państw członkowskich, dlatego że deklaracja nie jest dokumentem prawnym, dokumentem wiążącym. Teraz mamy nowy pomysł na instrukcję wykonania tego rozporządzenia. Co pani o tym myśli? Nie, no sytuacja jest cały czas dynamiczna. Ja się absolutnie zgadzam tutaj z panią redaktor, z panią Dominiką Cosic, że trzeba poczekać na tekst. Prawnik nie dywaguje, nie słucha tego, co w kuluarach, bo to są tylko pewne życzeniowe, niekiedy specjalnie generowane informacje, no po to, żeby jeszcze wpłynąć na stanowisko stron. Przecież dopiero jutro będą te oficjalne rozmowy. To, co w tej chwili się uzgadnia pomiędzy przywódcami. Proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko z prezydencją niemiecką, ale że polski prezydent, będąc z wizytą w Czechach, również będzie rozmawiał o kwestii budżetu, bo to oficjalnie zaanonsowano. Więc ta sprawa jest takim gorącym w tej chwili punktem, który trzeba rozwiązać. Myśmy od początku mówili, że przecież konflikt i polskie i zapowiedź polskiego i węgierskiego weta nie są generowane po to, żeby zamrozić funkcjonowanie Unii, po to, żeby nie było budżetu. Weto służy zwróceniu uwagi na to, co nam się nie podoba, a nam się nie podobało rozporządzenie. Było złe, było w treści absolutnie awykonalne, to znaczy niewykonalne w ten sposób, iż dawało absolutną możliwość swobodnego działania urzędnikom Komisji Europejskiej, a to jest sprzeczne z traktatami. I na to Polska absolutnie nie chciała się zgodzić, bo wiązanie podziału budżetu, który jest wspólną skarbonką wszystkich państw członkowskich, z decyzją urzędnika, któremu coś się podoba lub nie, na pewno nie mieści się w traktatach. Jeżeli zostanie w tej chwili przyjęty taki mechanizm, który zabezpiecza wszystkie państwa, bo nie tylko Polskę i Węgry, przed tego typu zagrożeniami, działaniami, jeżeli to zostanie wyraźnie
zapisane, no to wtedy to ma sens. Natomiast jeśli w takim dokumencie towarzyszącym rozporządzeniu pojawią się zapisy, że komisja ma działać sprawiedliwie, że ma działać równo, no to to będzie ośmieszające dla twórców dokumentu, bo ten obowiązek wynika z traktatów dla pracy każdego organu. Ja bym tu jeszcze dorzuciła jedno, bo pani redaktor wskazała na fakt, że będą musiały te nowe propozycje zaklepać czy poprzeć przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Ale zobaczymy, co na to powie jeszcze Parlament Europejski, który tak szalenie prężył muskuły. Dlatego nie chce się otwierać rozporządzenia, bo trzeba byłoby wtedy wrócić do parlamentu i z parlamentem znów się boksować. Natomiast kwestia oprzyrządowania tego, co zostało, ja uważam, zepsute, bo taki akt prawny jak to rozporządzenie, który jest w treści niejasny, nie powinien mieć znaleźć się. Jeżeli do tego zostanie dołączona, mnie się słowo deklaracja nie podoba, ale obojętnie jak nazwiemy ten dokument, czy protokół wyjaśniający te wątpliwości, które się pojawiają, no to będą to dwa wspólne dokumenty stanowiące jedną całość, mówiącą, jak wydawać unijne pieniądze. Czyli to, co ewentualnie jutro na szczycie zostanie przyjęte, wejdzie do treści tego rozporządzenia, które jest, i być może tam zostaną wyprostowane te wszystkie niedostatki i te błędy, które popełniono w momencie tworzenia. A jeżeli wszystkie państwa to przyjmą, to stanie się to obowiązujące dla wszystkich państw, bo taka jest reguła. Pani Dominiko, mówi się o tym, że wysocy przedstawiciele polskiego rządu mówią o tym, że są prowadzone rozmowy z przedstawicielami innych państw. Czytamy ostatnio, że coraz więcej państw skłania się ku stanowisku Polski, że jednak to rozporządzenie nie jest najlepszym, co się Unii przydarzyło. Jak w pani perspektywie, w pani ocenie to wygląda? Czy rzeczywiście Polska zyskuje sojuszników, czy jesteśmy tacy osamotnieni trochę w tej walce z większością? Wydaje mi się, że zyskujemy cichych sojuszników, bo to jest tak, jak wydaje mi się, jak w klasie. Mało kto boi się sprzeciwić surowemu, niesprawiedliwemu nauczycielowi, żeby nie dostać nagany. Ale jeżeli znajdzie się jeden śmiałek, to inni go cicho wspierają, sami niekoniecznie chcąc się narażać na jakieś szykany. I tak w tym wypadku jest. Bo coraz więcej krajów członkowskich zdaje sobie sprawę z tego, że to jest rodzaj pułapki, to rozporządzenie. Że co prawda teraz tylko Polska i Węgry są pod pręgierzem, ale jak sytuacja się zmieni, w dowolnym momencie może się okazać, że to każdy inny kraj stanie się tutaj obiektem tego typu działań. Zatem jest ta sytuacja rozwojowa, tych krajów jest rzeczywiście coraz więcej, bo każdy z krajów ma coś na sumieniu, mówiąc kolokwialnie. Każdy z krajów zdaje sobie sprawę, że takie dowolne podejście do kwestii regulacji połączenia finansów unijnych z dodatkowymi kwestiami bardzo szeroko definiowanej wręcz dowolnie praworządności może sprawić, że naprawdę to będzie tylko uznaniowa wola urzędników Komisji Europejskiej i jakiś kraj będzie miał odebrane fundusze unijne. To jest ten punkt widzenia, który Polska stara się teraz przedstawiać. Dobrze, że ruszyła. Mówiłyśmy, czekałyśmy tutaj razem z paniami, pamiętam jakiś czas temu, na to, że mało aktywna jest Polska za granicą w przekonywaniu do swoich racji. Teraz ta machina ruszyła. Widziałam, że wczoraj ukazały się teksty premiera Mateusza Morawieckiego w wielu dziennikach europejskich. Wiem, że nasi dyplomaci jeżdżą też do różnych stolic, starają się przekonać. Też paru innych polityków zaczęło udzielać wywiadów zagranicznym mediom. I właśnie chodzi o to, żeby trafić się z tym punktem widzenia do pozostałych krajów, że to nie chodzi tylko o Polskę i Węgry, ale o nich też. Mm-hmm. Bo to jest po prostu danie wielkiej siły Komisji Europejskiej, siły, która może być już, jak raz zostanie im dana, to już nigdy nie zostanie odebrana. Dziękuję bardzo pani Dominiko. Wiem, że pani ma inne obowiązki do spełnienia, swoje zawodowe, więc bardzo dziękujemy za udział w tej pierwszej części. Bardzo dziękuję wzajemnie. Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzymy powodzenia, żeby pani miała dla nas dobre wieści ze szczytu. A my z panią profesor Grabowską zostaniemy z państwem do drugiej części. W drugiej części się spotkamy ponownie. Proszę z nami zostać, za parę minut do państwa wrócimy.